bezchmurnie. Po 40 minutach lotu pęknięcie owiewki. Masz listę kontrolną? Gdy drugi pilot sięga po listę, sytuacja się pogarsza. Trzeba delikatnie przejechać palcem po pęknięciu, żeby ustalić, czy jest od wewnątrz, czy od zewnątrz. Od wewnątrz, niedobrze. Pęknięcie szyby wewnętrznej znacznie osłabia owiewkę. Trzeba zejść na mniejszą wysokość. Owiewka w samolocie składa się z kilku warstw szkła. Pękła ta wewnętrzna. Szybkie lądowanie to bezpieczne posunięcie. Na wszelki wypadek, ale to bardzo ważne. Przejmuję stery i radio. Chengdu, Sichuan 8633, mamy awarię, proszę zniżanie. Sichuan 8633, schodź poziom lotu 280. 28 tysięcy stóp. Zawracam. Mamy pękniętą prawą owiewkę. Sichuan 8633, przyjąłem, potwierdź. Pęknięta owiewka? Potwierdzam. Potwierdź powrót do Chongqing. Nie, musimy do Chengdu. Pęknięcie jest duże. Potwierdź, że lecisz do Chengdu. Gdy załoga rozpoczyna zniżanie, potwierdzam. Pęknięta owiewka się rozpada. Drugi pilot niemal zostaje wyrzucony z kabiny. Utrata owiewki to jak wybuch bomby, tyle że bez takich uszkodzeń. Można się najeść strachu, delikatnie mówiąc. Powietrze ucieka tam, gdzie ciśnienie jest niższe, a więc wszystko, co nie jest przymocowane, będzie chciało wypaść przez tę dziurę. Ciało człowieka też. Sichuan 8633, przyjąłem, schodź i utrzymuj poziom lotu 280. Samolot nurkuje w stronę gór. Drugi pilot jest w połowie na zewnątrz, na wysokości niemal 10 kilometrów. Gdy drugiego wyrzuciło z fotela, pchnął drążek sterowy i wprowadził maszynę w nurkowanie i obrót w prawo. Ponieważ pod sobą mieli wysokie góry, kolizja mogła nastąpić bardzo szybko. Tymczasem kontroler zauważa nagłą zmianę wysokości. Sichuan 8633. Nie ma czasu skupiać się na alarmach. Kapitan zaczyna pilotować ręcznie. Jednocześnie włączyło się kilka alarmów, ale najważniejsze było utrzymanie bezpiecznej wysokości. Kapitan odzyskuje częściową kontrolę i wyrównuje lot. Wkrótce jednak zabraknie mu tlenu. Gwałtowna dekompresja na wysokości przelotowej oznacza szybką hipoksję. Maska tlenowa kapitana jest za nim i z lewej. Nie może jej dosięgnąć prawą ręką, a lewą musi trzymać na drążku. Na wysokości 9000 metrów po 40 sekundach człowiek traci przytomność. To naprawdę nie są żarty. Kapitan nie daje rady wciągnąć kolegi z powrotem. Musi działać sam. Były pilot myśliwców wie, że jeśli nie zniży się szybko, nie zdoła ocalić nikogo na pokładzie.